Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejszą partię, którą dla Was przeanalizuję, miała miejsce w 2018 roku, rozgrywana w Sankt Petersburgu w Rosji na Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych. Partię tą grał białym kolorkiem Jan Niepomniachtchi, a czarnymi Jan Krzysztof Duda, nasz polski fighter. Moi drodzy, Jan Niepomniachtchi jest zawodnikiem, jest arcymistrzem rosyjskim, czołowym arcymistrzem rosyjskim, podchodzącym powolutku pod ranking 2800. Niesamowicie groźny zawodnik. Mówią o nim, że jeżeli jest, że tak powiem, na takiej fali, to potrafi naprawdę grać fantastyczne szachy i nie ma żadnych kompleksów, żeby wygrywać z najlepszymi. Z kolei nasz Jan Krzysztof Duda, no chyba nie trzeba go za dużo przedstawiać. Numer jeden w Polsce, tak? Mistrz Polski, wicemistrz świata właśnie z 2018 roku. Wspaniały szachista, wielki talent, pracuś niesamowity. Warto wziąć z niego przykład i chociaż uskrznąć te jego 10% pracy, to już będzie, myślę, że na dobrym poziomie nasz poziom będzie na dobrym poziomie, że tak się wyrażę. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Nie rozwlekajmy się tutaj za długo. Partia była rozgrywana tempem 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika i Jan Niepomniachtchi rozpoczął posunięciem e4. Janek odpowiedział posunięcie c5, czyli szykuje nam się tu po prostu obrona sycylijska. Skoczek na f3, czyli standardowe posunięcie, które powoduje, że tutaj pionka do d4 chcemy wprowadzić do centrum. Posunięcie d6 ze strony Janka, d4. Wybić na d4, jak najbardziej należy, chociaż tutaj taka ciekawostka, jest też taki wariant skoczek na f6, ale rzadziej spotykany, nie będziemy się tym zajmować, po prostu poszło wybicie, skoczek wybił, skoczek na f6 z atakiem na pioneczka, sprawa prosta i skoczek na c3 z obroną. No i teraz możemy przejść bardzo łatwo do wariantu Najdorfa, oczywiście grając ruch a6, Janek tego nie zagrywa, tylko zagrywa posunięcie e6. To też jest inny wariant, mianowicie wariant Scheveningen. No i teraz białe mają możliwość zagrania bardzo ostrego wariantu, czyli ataku Keresa. Tak też właśnie w partii następuje. Jan Niepomniachtchi gra posunięcie g4. g4 ma na celu zagranie posunięcia g5, żeby odstraszyć tego skoczka, złapać troszeczkę tutaj więcej przestrzeni na skrzydle królewskim i, że tak powiem, nie pozwolić królowi zrobić roszady, chociaż roszadę można będzie zrobić, aczkolwiek ten atak może być groźny. No wiecie, tutaj gra się, powiedzmy, na ostrzu noża w tym wariancie, ale Janek się tu kompletnie nie przejmuje i taka jedna bardzo ważna zasada, jeżeli nam tutaj właśnie w tym wariancie grają g4, należy szybko odpowiedzieć posunięcie h6, bo po takim ruchu g5 od razu wybijamy i gramy normalnie w szachy. Tutaj się nic złego nie dzieje, poza tym zostanie pionek osłabiony na h2, ale taki wariant po prostu jest i białe są na to przygotowane, czarne również muszą być na to przygotowane. Pamiętajmy też, że jak będzie takie zagranie g5, to żebyśmy mieli skoczkiem bardzo fajne odejście, na przykład na d7, to jest też dobra placówka dla tego skoczka w przyszłości, tak po prostu. Posunięcie h4 powoduje tu, że wzmacniamy próbę ataku na pole g5, chociaż tego zagrać jeszcze nie można, bo wybijamy i musi wybić goniec, więc tutaj się czarne nie przejmują. I teraz jest też taka zasada, jeżeli nas atakują na skrzydle, to my staramy się odpowiadać w centrum. Niekoniecznie od razu pionkami, tylko figurka. Skoczek na c6 zagrywa Janek, to też powoduje tutaj pewne tutaj takie, jakby to powiedzieć, zaangażowanie ze strony białych i od razu za bardzo atakować też nie można, to trzeba też przygotować. Moi drodzy, wieża G1 i to jest właśnie przygotowanie do ruchu G5. No ale Janek odpowiada w tym momencie od razu kontratakiem w centrum i to jest jak najbardziej ruch teoretyczny. Czy może wiecie, jakie to jest posunięcie? Można sobie na chwilę zatrzymać filmik. W sumie nie wiem, po co tego palucha pokazałem. Posunięcie D5. D5 powoduje, że od razu tutaj angażujemy białego w grze w centrum, tak? Nastąpiło bicie na D5. Za dużego chyba wyboru tutaj białe po prostu nie miały. I skoczek sprytnie odbija na D5. I zauważmy, że ten skoczek sprytnie już uciekł do centrum i takie G5 już tak, powiedzmy, nie jest aż tak bardzo dla nas groźne, prawda? Bo nie jest atakowany skoczek. A przy okazji zauważmy, że jest atakowany pionek na H4.
4. No i cóż, teoria zaleca, że tutaj należy zbić po prostu, mieć problem z głowy. I teraz są dwie drogi. Można zbić hetmanem na D5, to jest jedna z teoretycznych dróg. Można też pionkiem zbić na D5. Ciekawy jestem, jakiego wyboru byście dokonali. Czy zostawić sobie izolowanego pionka, czy jednak nie. Ja wolę tu jednak zostawić izolowanego pionka. Jan Krzysztof Duda również postanowił zagrać sobie tutaj pionkiem i tak naprawdę nie boimy się tego, że mamy izolowanego piona. Zauważmy, że nasze gońce mają już grę, hetman ma grę, no i tak naprawdę tu nic takiego strasznego się nie dzieje. Zaufajcie mi, nic tu się nie dzieje, te pozycje były bardzo dobrze przeanalizowane, są nadal ulepszane te warianty. Goniec na E3, jedna z możliwości tutaj ze strony białych. No i pytanie, czy można tutaj zbić pionka na H4? Jeden z wariantów mówi, że można. Niektórzy zagrywają goniec E7, tak po prostu, żeby się nie kusić na pionka. No ale Janek postanowił zbić. Przypomnę, że to jest partia blicowa, więc postanowił Janek zbić i się nie bać, aczkolwiek w partii klasycznej również nie bałbym się tutaj bicia na H4. To też jest dobre posunięcie teoretyczne. Teoria tak zaleca. Hetman F3. To jest ciekawy ruch, który od razu atakuje pionka na D5 i powoduje, że jest możliwość zrobienia długiej roszady, ale czarne nie pozwalają, żeby tak się szybko wydarzyło. I teraz posunięcie dosyć dynamiczne. Skoczek bije na D4. Od razu wymianka. Im więcej wymian przy pionku więcej, tym lepiej. Goniec zbił na D4 i hetman wraca z powrotem tutaj na E7 z szachem. Bardzo dobre posunięcie. Tutaj się naprawdę nic też wielkiego nie dzieje. No, raczej król D2, żeby z zamiarem wieża E1 się raczej chyba nie gra. Tutaj są też takie niebezpieczne szachy. Poza tym goniec E6, wszystko się broni. Można też A6 zagrać wcześniej, żeby nie było szacha gońcem i potem gońcem na E6 się zasłonić od ewentualnego ataku wieżą. Tak na szybko myślę, że to jest pomysł całkiem logiczny, ale tutaj przeciwnik Janka zagrał posunięcie goniec E2. No i Janek postanawia nie żadne szachy na B4, hetman E4. Od razu prowokuje tutaj do wymiany. Do wymiany hetmanów, żeby pozycję uprościć. Zauważcie, że nie można teraz zagrać szacha, bo cały czas jest związany król. Hetman dlatego też zagrywa na C3. Jeden z ruchów możliwych, jak najbardziej. Jeżeli, moi drodzy, ktoś chce ten wariant próbować grać czarnymi, polecam naprawdę się mocno zagłębić, bo można dostać szybko w trąbkę. Przekonałem się na własnej skórze, jak nie doliczyłem pewnych rzeczy. I posunięcie goniec E6. Normalne posunięcie rozwojowe, które zasłania króla przede wszystkim i daje możliwość wieżyczki zagrać wieżą na C8. Posunięcie normalne F3. Ze strony białych i hetman na F4, które powoduje, że dalej nie można zrobić długiej roszady. Przepraszam najmocniej. I tu się wszystko trzyma, ale zauważmy, że jest goniec na B5 z szachem. No właśnie, wielu z nas już by mogło mieć pewne problemy. A, dał mi szacha, muszę się zasłonić i król nie będzie miał roszady lub odejdę królem, król nie ma roszady, prawda? No ale tutaj, jak już wspomniałem, są dosyć konkretne ruchy teoretyczne i trzeba po prostu trochę poznać te warianty, żeby się nie bać tego grać przede wszystkim. Goniec D7 jak najbardziej ruch normalny. Przeciwnik tu postanowił wybić, król wybija i posunięcie pod tytułem hetman na D3. Byłaby możliwość zagrania na przykład goniec na E5, to też jest całkiem ciekawy ruch, ale hetman C4, cały czas prowokujemy wymianę hetmanów. Zauważcie, że jak jest mniej figur na szachownicy, to już tak, powiedzmy, czarnymi czujemy się całkiem chyba sympatycznie i całkiem fajnie, prawda? Takie mam odczucia. Zauważcie, hetman D3 grozi hetman B5 z szachem, ale Janek Krzysztof Duda się nie przyjmuje i robi ruch wtrącony. Piękny ruch wieża E8, który już tutaj atakuje króla. Król F1, za dużego wyboru nie ma i posunięcie arcymistrzowskie. Grozi wzięcie piona, grozi szach na B5. A więc jednym ruchem A6 powodujemy to, że pionek nie jest atakowany i hetman nie zagrywa na B5, nie daje nam szacha. Piękne posunięcie, oczywiście takie naturalne w Sycylu, zdrowe, nie pozwalające tutaj białym poszaleć kompletnie. I teraz posunięcie goniec F2 ze strony przeciwnika, może jakieś goniec G3 z atakiem na diagonali, są wszystkie tutaj chwyty dozwolone. No i teraz posunięcie, myślę, że bardzo bezpieczne i bardzo ciekawe. Hetman na C4 z próbą wymienienia hetmana. To znaczy
Ta wymiana hetmanów jest już nieunikniona, więc tutaj Janek Krzysztof Duda na pewno zaciera ręce. Jak oglądałem filmik jego właśnie w tej partii, naprawdę wykazał się dużą dozą spokoju w tej partii. Chłopaki tutaj już grali na sekundach, powiedzmy, tam na 10 sekund, 20, 30 sekund mieli na zegarze i grali naprawdę. Janek grał przede wszystkim bardzo spokojnie. No i teraz wieża D1. I teraz bardzo ciekawe posunięcie. Zauważcie, czy bijemy od razu hetmana, czy czekamy? Arcymistrz poczekał. Król C6, przepraszam. Schodzimy ze związania i cały czas tutaj jest możliwość wymiany hetmana. Ta wymiana jest dla czarnych, myślę, że dobra. Pionek więcej w takiej sytuacji, gdzie nic nam nie grozi, jest na pewno dobrą pozycją. Król G2. No, stara się król wprowadzić wieżę, schować się tutaj za pionkami i za gońcem. Sprawa, myślę, że naturalna, ale następuje teraz posunięcie bardzo dobre, wieża E2. Janek w ogóle nie myśli o wymianie hetmanów, tylko wprowadza wieżę. Zobaczcie, jak fantastycznie tutaj wiążemy króla i atakujemy przy okazji pionka na C2, również patrząc pośrednio na pionka B2 i na pionka A2, czyli te pionki są w dużym zagrożeniu. Król jest bezpieczny, hetman tak naprawdę stoi bardzo dobrze, też atakuje pionka C2. Myślę, że taki ruch hetman F5 nie byłby w ogóle groźny, bo goniec C5 ze związaniem i z atakiem tutaj na gońca, więc się nie boimy takich ruchów. Jan Niepomniaci postanowił zagrać wieża na E1. I wieża kulturalnie zbiła pioneczka, czyli widzimy, że już mamy dwa pionki więcej. Król ruszył na G1, bał się tego jednak związania, bo zawsze tu wchodziło goniec na C5. I w tym momencie Janek wymienia te hetmany. To jest bardzo dobry moment, wymiana hetmanów. No i pytanie, czy wybić kolejnego pionka, czy pionkożerstwo w tym momencie się opłaca? Otóż powiem Wam, że nie. I każdy pewnie Wam powie, że pionkożerstwo się nie opłaca. Mamy dwa piony więcej. Po co nam trzeci, skoro dwa pionki na pewno wystarczą do zrealizowania przewagi na tym poziomie? Rzecz jasna. Goniec D6 to jest bardzo ważna sprawa. Zauważmy, że goniec musi wyjść, żeby nie było tam jakichś wtrąceń typu wieża E8. Tutaj się też tego nie boimy, bo zauważcie, że na przykład jakby wieża spróbowała ruszyć na E1, to mamy strzał na F2. Jeżeli król by odbił, to takie sprytne posunięcie goniec C5 z szachem, no i grozi wzięcie wieży, więc wieża musiałaby wrócić, no ale to powoduje kolejne wymiany, gdzie czarne by się na pewno z tego cieszyły. Jak już wspomniałem, goniec D6 było zagrane, posunięcie zdrowe, wieża z E na D1. I teraz pytanie do Was, czy tego pionka można obronić? Czy jest szansa na obronę tego pionka, moi drodzy? Powiem, że jest. Jaki to ruch? Jaki to ruch, moi drodzy? Zatrzymajcie sobie filmik, spróbujcie znaleźć. A ja już pokazuję rozwiązanie. Wieża D8. No, czy ja biorę nie pionka? Teoretycznie nie, ale praktycznie tak, bo jeżeli tutaj zbija wieża zbija na D5, to mamy goniec H2 i odbijamy wieżyczkę na D5. No to zauważmy, że taktyka, jeszcze raz taktyka się kłania. Posunięcie A4 zagrane już z rozpędu, goniec E5, czyli tak, bronimy pionka, mocniej atakujemy tutaj pioneczka. Może jest bicie na B2 wcześniej, może byłoby to możliwe, ale tu Janek, mówię, dwa pionki ma i się z tego cieszy. Przede wszystkim chodzi o obronę pionka, o aktywność figur, o to, żeby tutaj przeciwnik nam nic nie zrobił. B4 ze strony białych i kulturalne posunięcie F6 zawsze gońca trochę wspomaga. Wyczekujący ruch, tak naprawdę zauważcie, że co ma zagrać Jan Niepomniaci? Trudne nazwisko swoją drogą. Niepomniataci? Niepomniaści? Ciężko powiedzieć. B5 ze strony właśnie tutaj Rosjanina i bicie, król bije, kompletnie na to nie patrzy, co się tutaj dzieje, tylko wymienia pionki. Zauważmy, że jak byłoby bicie na D5, to wybicie i król myślę, że na C6 z powrotem, z wolnym pioneczkiem, tutaj trzy pionki na dwa, więc też przewaga ogromna i Janek po prostu na to idzie. Wieża B1, postanowił tutaj przeciwnik go jeszcze postraszyć. Król C6, można było na C4, ale król C6 z obroną na B7, wieża z D na B3. No, białe wieże próbują coś tutaj zdziałać, ale nie z Jankiem Krzysztofem Dudą te numery, moi drodzy. D4. Przede wszystkim goniec jest odcięty, król ma opcję tutaj wędrówki
do przeciwnika i tak naprawdę bez hetmanów król sobie spokojnie może tam zmierzać. No i przejdźmy troszeczkę szybciej tymi posunięciami, bo ruchy były zagrywane na sekundach, więc nie ma większego znaczenia. Pozycja jest wygrana naszego rodaka. Król d5, wieża postanowiła dać szacha, król na c4 sobie zmierza fajnie król, wieża znowu dała szacha na b4, król d3 i wieża zbiła teraz na b7. Nie przejmujemy się i pytanie, czy bronimy tego pionka? Absolutnie nie gramy takiego posunięcia wieża G8, to nie miałoby żadnego sensu, trzeba lecieć do przodu. Wieża na A8, uaktywniamy wieżę, żeby tam podziałała trochę na króla. Wieża dała szacha, król ruszył na E2 i król czmychnął na pole G2, może bały się tutaj białe, że będzie szach, nie wiadomo. Król, pionek, przepraszam, pionek na D3, lecimy szybko do przemiany, wieża z siódemki na B4, za wielkiego wyboru nie ma, no tutaj już białe po prostu rozpaczliwie próbują się bronić. I w tym momencie panowie mieli tu naprawdę po kilka sekund, po 10 sekund około na zegarze, więc trzeba było podejmować decyzję bardzo szybko, ale zauważmy, że oni grali naprawdę bardzo dokładnie. D2 ze strony Polaka, szach wieżyczką, no i król spokojnie jeszcze się tutaj schował, tu się naprawdę nic wielkiego nie dzieje. I w tym momencie ruch F4. No właśnie, moi drodzy, teraz trzeba zagrać dosyć dokładne posunięcie. Jest wiele oczywiście dobrych ruchów, można było gońcem na C3 też uciec, byłoby w porządku, ale Janek postanowił zagrać wieża B2 i to jest taki ruch wtrącony, nieprzyjemny powiedzmy, tak? No bij mi gońca, ja ci zbiję wieżę, prosta sprawa, jeżeli zbijesz wieżę, ja ci odbiję materiału coraz mniej, a pionek zaraz dojdzie do przemiany. Wieża zagrała w tym momencie na D3, czyli tu kontroluje przemianę pionka na polu D1. Król C2 ze strony Janka, no i teraz wyboru za dużego chyba nie było, bo grozi wzięcie hetmana, więc Jan nie pomniaści, wymienia po prostu, to znaczy bije na D2 i po wybiciu bije tutaj gońca, bicie następuje do samego końca, no i zauważmy, jaka jest pozycja końcowa, dwie wieżyczki i pionek więcej, znaczy się jakość więcej i pionek więcej. I w tym momencie Janek zagrywa bardzo też dobre posunięcie pod tytułem król D3. Chodzi o to, żeby tu trzymać cały czas związanie. Grozi taki ruch wieża na A2 z wymianą po prostu tego gońca, nawet jeśli wieża by wymieniła. Znaczy są takie groźby po prostu z atakiem na figurkę, tak zwyczajnie. Król G3 uciekł. No i teraz niby mamy wygraną pozycję, moi drodzy, ale jeszcze jak to wygrać, jak to realizować? Bardzo mi się teraz ten ruch podoba pod kątem szkoleniowym dla młodych adeptów, dla w ogóle adeptów królewskiej gry. Moi drodzy, ruch arcymistrzowski, tak to nazwę w cudzysłowiu, wieża B7. Posunięcie, które ładnie broni pionka i ustawia wieżyczki na polach białych, bo mamy tutaj gońca, który szosuje po czarnych diagonalach, więc ten ruch jest na pewno bezpieczny, spokojny i kulturalnie po prostu trzeba zrealizować przewagę. No i teraz kilka takich, myślę, ruchów niewymagających za dużego komentarza. Wieża D5 z szachem, król E4 tutaj czmycha spokojnie. Szachy następują w ten sposób, wieża D3 wraca, wieża z A na B8. To też jest bardzo fajna sprawa, bo wieża już chce próbować wymieniać się na polu B3. Im więcej uprościmy, tym łatwiej realizujemy przewagę. Nastąpił szach, król F6, znowu wieża dała szacha, król G3, wieża F5, no i tutaj wieżyczka w końcu dała szacha, król H4, za dużego wyboru już nie ma, wieża z ósemki na pole, przepraszam, nie na pole B4, tylko na pole B5, powodując tutaj wymianę. Wieża F4 nie daje możliwości tej wymiany, wieża z piątki znowu ruszyła, tutaj wieża na F5. Powtórzenie posunięć tylko dlatego, że po prostu Janek miał kilka sekund, ale już znalazł plan na wygraną, wieża F4 i teraz z trójeczki wieżyczka poszła na B4, wieża F3 i posunięcie, które już praktycznie kończy grę. Jaki to ruch, moi drodzy? Posunięcie H5, bardzo dobrze. Tutaj proponujemy zbicie po prostu na G4, wieża G3 i tak naprawdę po wybiciu też byśmy wygrali tą pozycję, ale dokładniej jeszcze zagrał Janek Krzysztof Duda, czyli wzmocnił tutaj atak na punkt G4 i w tym momencie Jan Niepomniaszczy skapitulował i się poddał. Jakie wnioski z tej partii, moi drodzy? Przede wszystkim no, na takim bardzo wysokim poziomie teoria debiutów w jednym paluszku.
pewność gry, szybkie liczenie wariantów. Brawo, Jan Krzysztof Duda. Myślę, że ta partia była taka uskrzydlająca dla niego, dzięki temu również zdobył tytuł wicemistrza świata. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.